Kamera, akcja. Jak się pani nazywa i skąd pani pochodzi? Nazywam się Janina Kwiecień. Jestem urodzona w 1940 roku 11 sierpnia we wsi Żuków. Mieszkam w Żukowie. Co dawniej się jadło? No, gotowane były różne posiłki do jedzenia. Gotowana była zupa zagraj, wodzianka. Dobrze, i słuchajcie. Porka. Wiecie, co to jest wodzianka? Nie. Bo ja nie wiem. To ja możemy, też nie wiem. Możemy ja zadać wiem. Kolejne pytanie. Jakie to będzie pytanie? To jest wodzianka. Po prostu jest wodzianka, to jest woda i okraszona słoninką. Ze skwareczkami. To była wodzianka. Zagraj, to była zupa mleczna, gotowana ziemniaczkami i kluseczkami drobionymi, takimi zacierkami. Ja z czasów wojny pamiętam wiele rzeczy, a między innymi pamiętam taką okoliczność związaną z moim tatusiem, który służył w wojsku. Poszedł do wojska w 1939 roku, a ja urodziłam się w 1940 roku. Tatuś wówczas służył w wojsku w Modlinie i później trafił do okopów. W tych okopach było bardzo ciężko. Tam kwaterowali przez 2 lub więcej tygodni. Nie mieli co do jedzenia, zapasy, które mieli, wyczerpały się całkowicie. I wtedy zostali żołnierze bez żadnych środków do życia. No ale tam było bombardowanie, strzelanina. Wówczas mojemu tatusiowi kula przeleciała koło ucha i zrobiła taką tylko, no, ranę, a tatusia kolega, który troszkę dalej tam stał na warcie, został zabity na miejscu. I potem ci żołnierze zabrali tego zabitego. A on wywodził się z naszych okolic. Był to kolega taty z Siulstrowic, a mój tato pochodził z Żukowa, a ten kolega był z Siulstrowic. No i między innymi później już w dalszej wędrówce w tych okopach zostali bez żadnych środków do życia, byli bardzo wygłodzeni. Wówczas jak już wyszli z Modlina, napotkali gdzieś na uboczu jakieś magazyny stojące i tam się wdarli, zastali tam wory mąki, no nie wiem, czy to była pszenna, czy żytnia mąka, wory mąki, i z tej mąki robili sobie jedzenie. Brali wodę z tych okopów tam w Manaszki, mieli, rozrabiali i tym się żywili. Zanim dotarli później do Warszawy.